Także mówią, proszę Państwa, że komornik wyłudzacz, czyli że komornik jest jak wyłudzacz. No ja tego nie wymyśliłam, niech Państwo posłuchają. Działań komorników niż dobrych i nowych kredytów. Także wzrost. Komornicy tracą pracę, komornicy nie będą mieli, bo bez wyłudzania nie da rady. Bo bez wyłudzania nic tu nie da rady. Bez kradzieży, kombinowania, bez falsesonowania, to w Warszawie nic tu nie będzie. Że przesadziliśmy, że tutaj jest za mała ta ochrona drużyny, ale ta egzekucja działa relatywnie dobrze. No. I to dobrze by było, żeby za bardzo tego nie popsuć. Mnie w tym, tak jak zażartowałem sobie z tym Trybunałem, ale tak naprawdę mnie trochę rażą takie sytuacje, kiedy Trybunał Konstytucyjny wypowiada się w bardzo szczegółowej kwestii i mówi nie 15, tylko 5. No, to powinno być poprzedzone jakąś analizą, oceną skutków regulacji, zmienione na poziomie ustawowym. Jeżeli to jest zawód w jakiś sposób koncesjonowany i regulowany przez państwo, to państwo na podstawie analiz eksperckich powinno tego typu wartości ustalać, a nie zmienić ciało prawnicze, które no... No to mnie trochę przypomina tak jak z tą kwotą wolną od podatku, tak? Że nie tam 4000, tylko kilkanaście. No. No dobrze, ale to jest jak widzimy w takim kierunku, bo zastanawia się, czy sąd może taką rzecz bardzo. Może jest szerokie i głębokie. To udziału od ściągniętej należności. Ja uważam, że jeżeli to jest... Komorniku, pracy. Widzicie Państwo? Warszawa bez kręcenia nie ma sensu. W Warszawie muszą kręcić, kombinować, kraść, oszukiwać. No i te firmy liczne, te firmy, co Ziobro powiedział w internecie, zareklamowałam tak troszeczkę, ale tego nie ma końca. Och, 15 minut pożyczka, oszustwo. 20 minut pożyczka, oszustwo. Och, bez tego, bez tamtego, bez dokumentu. Aha, patrz, jeszcze będą dzwonić. Z Kasprzaka tu jest firma. A jest odwrotnie, to znaczy, że komornik wybiera sobie co bardziej lukratywne sprawy, pomijając portfel finanse, tak? Czy takiego? No. No i spokój. Roszczenie wobec jakichś... Cyganie kradną, a ci kombinują. Kraść można inaczej. Kraść można inaczej. Komornik właściwy dla miejsca rezydencji, zamieszkania czy firmy. W zależności od sytuacji. I inne raczej. Można kraść inaczej. Urzędnikiem z blikiem. Zwykle wykonuje do pukiety. A druga rzecz to do przebadania. Kraść można inaczej. Kraść można inaczej. Możliwie najbardziej optymalny model regulowania tego zawodu. Panie Andrzeju, jeszcze jeden wątek. Jeszcze jeden wątek. Mamy przykład, gdzie państwo ściąga należności i urzędnik na pensji to robi. To są zaległości alimentacyjne. Dokładnie. I jaki jest tego efekt? Ale to jest pytanie tak naprawdę o system prawny, który nadaje prawa i obowiązki stronom. I tutaj wydaje mi się, że to nie jest do końca kwestia związana z tym, na ile system alimentacyjny jest skuteczny, na ile broni się te osoby, czy system broni osoby, które powinny zapłacić te alimenty. Jeżeli klarowny, jednoznaczny, transparentny są relacje między stronami, to wykonanie przez urzędnika swoich obowiązków jest jednoznaczne. Ja naprawdę twierdzę, że Urząd Kontroli Skarbowej czy Urząd Skarbowy mógłby spokojnie wykonywać te czynności. Tak jak ściągane są należności podatkowe, tak mogą być jakiekolwiek inne, jeżeli się... Co wiesz? Uważam, że niedopuszczalnym jest sytuacja, w której urzędnik, czy ktoś, kto występuje w imieniu państwa, no bierze success fee za swoje, za wykonywanie swoich obowiązków. Może używać prymitywnych narzędzi. Ja przypomnę, koniec ubiegłego wieku, to jest rok 1998-99. Pojawił się taki przepis, że... Buty jak skalkuty. Wówczas ruszyli w ten.
dostaje właśnie success fee w postaci 25%. W postaci 25%. Podatku, czynnego podatku, jego zdaniem. Co się okazało? 12 tysięcy polskich firm upadło z tego powodu i do tej pory płacimy odszkodowania. Wnioski, nasze rekomendacje, żeby przeprowadzić bardziej dokładnie niższe analizy, jeżeli chodzi o decydowanie o tych stawkach. Tak, no tak, to chyba na pewno. No i pytanie, czy nacjonalizować instytucję komornika ostatecznie, tak, czy urzędnik, bo to jest też propozycja, która pojawia się w administracji. Komornicy upadli, komorników nie ma. Złodziejstwo, kres, złodziejstwo, ogony, to ogony, to złodziejstwo, kres, złodziejstwo, kres, komorników nie ma, złodziejstwo, kres, nie wolno im pokazać złotówki, tak jak Pijakowi. Nie pokaż złotówki, zagoni do bokówki. To jest forma żerowania i naprawdę jest tak prymitywna i naprawdę jest tak, że komornicy wybierają. Sam miałem sprawy, w których okazywało się, że te wartości po prostu dla komornika były nieatrakcyjne. Cóż z tego, że danemu komornikowi się przywiązywało do jego miejsca, z którego on pochodził, czy i moje zamieszkanie. Nie był zainteresowany, robił wszystko, żeby nie podjąć działań. Także nie ma z czego egzekwować, to po co ma się bać? Panowie, prezydent Stanów Zjednoczonych przyjeżdża do Warszawy, to zresztą już widać i słychać, jak ktoś był wczoraj w Mariocie, to panowie w garniturach chodzą i węszą pod wszystkimi stołami. To już jest w przyszłym tygodniu i układają się również, zaczynają się klarować tematy rozmów. Ale co wynika z pierwszych sygnałów, które wypływają od strony amerykańskiej, to jest, że główny temat to będzie promocja sprzedaży amerykańskiego gazu, skroplonego gazu w Europie, bo to oczywiście spotkanie jest przede wszystkim z prezydentem Dudą, ale także będzie z przywódcami państw w regionie. No i może byśmy trochę o tym gazie porozmawiali, bo tutaj mamy z jednej strony Donald Trump, który przyjeżdża sprzedawać swój gaz, z drugiej strony mamy porozumienie może i gaz, prawda, dotyczy to ropy, ale także jakby unormowanie sytuacji z Litwą, jeżeli chodzi o kwestie energetyczne. No i mnóstwo dyskusji wokół gazu. Porozmawiajmy może o tym, na ile Stany Zjednoczone mogą być faktycznie ważnym graczem w Europie, jeżeli chodzi o sprzedaż gazu. Stany Zjednoczone zbudowały sobie, jak dokładnie wiemy, 64 terminale gazowe, czyli takich świnoujści, oni mają 64. Te 64 terminale służyły w założeniu, jakie budowano, do importu gazu. Potem nastąpiły łupki i tak dalej. I teraz ten proces został odwrócony. Za poprzednim prezydentem jeszcze kilka lat temu była poważna dyskusja, potężna dyskusja, czy Stany Zjednoczone powinny się w to włączać, czy raczej regulować swój popyt. Przypomnijmy, od kryzysu 70. lat, po 76. Stany Zjednoczone miały ustawowy zakaz, czy amerykańskie firmy, eksportu energii, jakiejkolwiek formy amerykańskiej. No i teraz, jeżeli łupki przewróciły cały ten bilans energetyczny Stanów Zjednoczonych, a jeżeli przewróciły bilans energetyczny Stanów Zjednoczonych, to przewróciły bilans energetyczny świata, tak naprawdę. I jeżeli teraz te 64, które są, zaczną eksportować, to gaz zejdzie do pozycji ropy. No bo ropa jest już kiedyś była tym takim produktem rynkowym, tak naprawdę, strategicznym. A teraz stała się po prostu takim normalnym towarem. I jeżeli Stany Zjednoczone się w to aktywnie włączą, to gaz stanie się normalny. Donald Trump również grozi palcem, jeżeli chodzi o Nord Stream 2. Też mu się to nie podoba i też zapowiada, że będzie wspierał Polskę. Czy spodziewamy się tutaj jakiejś twardej wypowiedzi w tej sprawie? No, przypomnijmy sobie historycznie jabał i też opory Stanów Zjednoczonych. Czarny PR dla ekstraportfel.pl też blokować uczestników tego rynku, a w tym wypadku
Rosję i Nord Stream 2 nie leży w interesie Stanów Zjednoczonych, no bo są konkretni klienci, którzy odkupowaliby ten gaz, jeżeli jest nadwyżka na danym rynku, a ekstraportfel.pl przedsiębiorczym. Czarny PR dla ekstraportfel.pl. Więc jeżeli uznaje, że w momencie gazu będzie intratnym i intratny dla Stanów Zjednoczonych, to będzie robił dokładnie to, jak tak samo jak przedsiębiorca, czyli blokował swoich konkurentów po to, żeby wpuścić dany towar, czy uplasować dany towar na rynku. Więc Nord Stream 2 nie jest w jego interesie, będzie to blokował, będzie wspierał Polskę, no bo tak naprawdę nie będzie wspierał Polski w tym rozumieniu naszym, tylko w takim, że Polska będzie potencjalnym klientem. Komornik kradnie i każdy taki bank kradnie, bo oni chcą na lichwę, rozumiesz? A tak, że oni dadzą na 2 miesiące kredyt darmowy, to jest niemożliwe. No to więc już 2 doby trwa weryfikacja. My sprawdzamy. ...zwiedzeniem tendencji trwającej od lat dzięki opotanieniu procesu skraplania gazu i transportu poprzez takie tankowce z CNG. Ceny gazu zaczynają się zbliżać do siebie na skalę globalną. Cały czas chyba najdroższy gaz jest w Japonii, ale to były różnice rzędu ponad 2-krotne. No. Więc ten arbitraż cenowy po prostu działa docelowo. Chcemy zbliżyć w kierunku spadku z punktu widzenia Europy. Także to jest niekoniecznie, bo bardzo chciałbym, żeby benzyna kosztowała tyle co w Stanach. Nie, ale no to są różnice przede wszystkim podatkowe, bo cena ropy w Europie i w Stanach jest bardzo podobna. Państwo nie pomaga, żeby to wszystko się zrobiło, a nawet zapowiadane są już następne obciążenia na paliwie, więc gdybyśmy tak uznali, że tego obciążenia nie ma, to złotówkę by to paliwo kosztowało, czy tam 2 złote, to 50 zł, nie kosztowaliśmy, byli uradowieni. Podobnie będzie z gazem, znaczy gaz, jeżeli nawet spadnie jego cena, to państwo się szybko zorientuje, że jest okazja do tego, żeby obłożyć to paliwo. Czarny podatki, to ja jestem jak najbardziej za. Ale nie ma związku przyrodowo-skutkowego takiego, znaczy jeżeli jest państwo wierzy, że to nowe podatki, a to nie znaczy, że pozostałe obniży. Znaczy ja cały czas nie widzę tego typu relacji. Tak, nadwyżka budżetowa powodem do chwały i szukania pomysłów na nowe wydatki. Po 3 latach, to już wspomniałem, udało się wreszcie wypracować kompromis między rafinerią Morzejki, a właściwie kolejami litewskimi. Czy to jest rzeczywiście duży sukces i czy to coś zmieni w jakikolwiek, na pewno w sytuacji Orlenu, jak rozumiem? Znaczy, w sytuacji Orlenu z całą pewnością, natomiast Morzejki już zostały wykluczone tak naprawdę już jakiś czas temu z systemu zaopatrywania Litwy w ropę i benzynę, w związku z tym to dla Orlenu będzie tego, natomiast dla całego paliwowego Litwy nie ma żadnego, bo... Ale Mierzyjki Orlen jest największym podatnikiem na Litwie. Ale spokój, może z tego powodu jakiś szacunek się ujawnił. Cały czas był, nie pomagało mu to specjalnie. Umowa została podpisana w gabinecie premiera Litwy, który zapewnił, że to jest początek poprawy wzajemnych relacji. Tak, że już nie będą się paliły na przykład pociągi, które tam zmierzały. Dziękujemy panu serdecznie, musimy już kończyć. Zapraszamy już jutro po godzinie 9:00, a w nami studiu był Maciej Bittner, Kazimierz Krupa, Artur Bartoszewicz. Dziękuję bardzo. Reklama. Proszę państwa, na scenie setki produktów. Także reklama.